PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna zakończył cykl spotkań z samorządami. W ramach szczytu energetycznego zorganizowano 3 regionalne fora, w których wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z terenu działania oddziału Skarżysko-Kamienna w osobach starostów, prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów. W forum uczestniczyły reprezentacje urzędów wojewodów oraz marszałków województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele zarządu spółki PGE Dystrybucja. Podczas inauguracji pierwszego spotkania, które odbyło się 19 października w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, dyrektor generalny oddziału Skarżysko-Kamienna Wojciech Nita powiedział m.in. widzimy potrzebę wspólnego działania dostawców energii i samorządów, dlatego spotykamy się, aby podzielić się wiedzą na tematy związane z energetyką. Tematem wiodącym pierwszej części każdego ze spotkań były plany inwestycyjne oddziału Skarżysko-Kamienna na najbliższe lata z uwzględnieniem zadań realizowanych lokalnie na terenach poszczególnych rejonów energetycznych. Poruszane były zagadnienia przerw w dostawach energii elektrycznej. Ostatnie spotkanie odbyło się 26 października w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku. Z energetykami spotkali się wówczas przedstawiciele samorządów z terenu działania rejonów energetycznych Kielce i Busko oraz jednostek terenowych oddziału ze Skarżyska i Ostrowca. Głównym obszarem zainteresowania samorządowców podczas wszystkich spotkań była problematyka oświetlenia ulicznego, prowadzenie inwestycji w pasach drogowych, ale również przyłączanie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej i procedura przyłączeniowa odbiorców.